Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 42. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima Director's Cut. Dzisiaj będę chciał, no mam taki ambitny plan, mam nadzieję, że on się powiedzie, mianowicie chciałbym wyzwolić już całą Izuharę. Zostały nam 4 strefy do zrobienia tego, no i wtedy wydaje mi się, że ukończymy już ją w 100%, więc byłoby fajnie. Taki mam plan na dzisiaj, żeby właśnie przejść całą Izuharę. Mamy tutaj kilka plam na mapie, podejrzewam, że w tym miejscu oraz jeszcze tutaj będą właśnie jakieś ostatnie posterunki, być może jeszcze tutaj. Na razie chciałbym jeszcze udać się w to miejsce, ponieważ tu też mamy taką trochę plamę na mapie, więc no dzisiaj czeka nas trochę takiego... Gdzie ten koń? O, jest, dobra. Także dzisiaj czeka nas trochę takiego luźnego jeżdżenia po mapie i zwiedzania właściwie takiej bardzo luźnej eksploracji, bo nawet nie tyle, że zamierzam coś tak na poważnie robić, tylko właśnie pobiegać po całym rejonie i zobaczyć, gdzie zostały nam jeszcze właściwie te posterunki, no bo zostały nam właśnie 4 do wyzwolenia. Tam jakiś zakładnik, ale to już mniejsza z tym. Już nie będziemy może go uwalniać. Nie ma też takiego sensu większego chyba. Chociaż czekajcie, bo on może dać mi miejsce znane z pogłosek w sumie. O tym nie pomyślałem. No. Może tak być. Zapomniałem o tym, że to tak działa, że jak uwalniamy jakichś ludzi, to oni nam mogą dać jakieś miejsce znane z pogłosek. I z tego co pamiętam, wzięliśmy sobie umiejętność wydłużenia prowokacji. Nie, 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 kurde, goście był w krzaku i go nie zauważyłem. Ja pierdzielę. Trochę mi się perspektywa pomieszała, bo jest tu strasznie ciemno. I na domiar złego jeszcze właśnie... o kurde, nic nie widzę. Na domiar złego właśnie tutaj były te krzaczory i nic nie widziałem zupełnie. Dobra, ten leży. Oj, oj, co? Boisz się? Boisz się? Kiepie jeden. Trzeba było nie robić inwazji na Tsushima. Nie, no wiem, to nie wasza wina, panowie. Kubilaj wam kazał. No dobra, ale miejsca znanego z pogłosek niestety nie dostałem, szkoda. Okej, gdzie jest mój konik? Bo on chyba nam trochę uciekł. Halo, kuni Rafał? Ty, gdzie on jest? Jesteś ty? Nie, tutaj jesteś. Andrzej, co ty? Dobra. Dobrze, to możemy ruszać w takim razie dalej do tego znacznika. Już się odwdzięczyłaś, dałaś mi tam jakieś 20 zapasów, czy ile, nie zwróciłem nawet uwagi. Wystarczy, będzie dobrze, nażrem się tym za cały miesiąc. Dobra, a tymczasem właśnie, tak jak mówię, no pojeździmy sobie luźno po mapie, powypełniamy takie właśnie białe plamy. I zobaczymy, czy uda mi się znaleźć właśnie te ostatnie 4 posterunki. Co prawda wiem, że to się nie nazywa posterunki, ale to już takie trochę słownictwo z serii Far Cry mi zostało. Bo nie będę ukrywał, że jeśli chodzi ogólnie o taką eksplorację, o takie czyszczenie mapy powiedzmy, no to Far Cry 3 dla mnie top totalny, nie? Uwielbiam tą grę, naprawdę, jestem w niej zakochany po uszy. I jest to chyba moja ulubiona strzelanka FPS ever w otwartym świecie, oczywiście nie mówię o grach w rejonie zamkniętym. No dobra, i tu w sumie za bardzo chyba nic mi się nie odkryło w tym momencie. Mamy kolejnych Mongołów, ale mniejsza z tym. Ale nie, tutaj mi się za bardzo nic nie odkrywa. A raczej byśmy mieli już coś widoczne, tak sądzę. Nie, tutaj już nic nie ma. Okej. To w takim razie tak, tutaj mamy jeszcze taką plamę białą, więc myślę, że możemy udać się w to miejsce. Dobra. Udajmy się właśnie w stronę znacznika. No i zobaczymy, czy znajdziemy coś tutaj. Na szczęście bardzo dużo tej mgły wojny mi się właśnie odkrywa, to mi się bardzo podoba, aż 30% więcej niż pierwotnie. To jest dosyć sporo. No i czy coś mi się odkryje tutaj ewentualnie? Bardziej w tą stronę. Nie wiem, ja jadę do tego znacznika, czy co? Ale nie, tutaj też za bardzo nic nie ma. Okej, no to... Nie wiem, tutaj być może? Zobaczymy? Chociaż nie, tutaj mamy samą wodę tylko i wyłącznie, dlatego mi się też mapa chyba nie odkryła, co? Okej... to w takim bądź razie... Tutaj mamy całą polanę Izuhara, to by się przydało.
pozwiedzać jeszcze jakieś sklepienie starego drwala, to może pojedziemy najpierw tam? Okej, ale gdzie są te kurde cztery posterunki? Nie wiem, no naprawdę jest problem, żeby... jest problem, żeby trochę to znaleźć, słuchajcie. To jest dziwne, wydaje mi się, że raczej no... jest to dosyć duży teren, nie powinno być problemu ze znalezieniem tego. No ale okej, faktycznie pojeździmy, pozwiedzajmy. No bo nic innego mi tutaj nie zostało, no musimy pojeździć po tej Izucharze i znaleźć coś. Okej, no i co? Mamy coś tutaj? Nie za bardzo. To może w takim razie udamy się gdzieś tędy mniej więcej. Kurde, no cztery znaczniki jeszcze, no, żeby całą Izucharę wyzwolić. No to nie jest dużo. Oho, Mongołowie kolejni. No dobra, już mówię, no nie będziemy walczyć z każdym Mongołem, bo to też jest trochę bez sensu. Trochę takie marnowanie czasu. Już tyle walk w tej grze stoczyliśmy, że naprawdę wystarczy mi póki co. Nie muszę jeszcze się angażować tak poza jakimiś tam misjami w tą walkę. Okej, tu mamy jakiegoś ptaka, nie wiem czy on mnie zaprowadzi gdzieś. To tak wygląda, jakby to był jakiś taki punkt do wyzwolenia. Albo i nie, tu mamy gorące źródło, słuchajcie. A czy my tu byliśmy? Nie byliśmy tutaj. Okej. No dobra, i tu mamy faktycznie coś nowego. Dobrze, to odpocznijmy. おじいは民にとっての手本、戦場の外でも誉れある行いでずっと守ってきてくださった。忘れてはならんこと。 No teraz to my całkowicie zredefiniowaliśmy tak naprawdę swoje jakieś pojęcie honoru, kodeksu i tak dalej. Nie ma co ukrywać. Miejmy nadzieję, że na lepsze. Mam nadzieję, że nie pożałujemy tych wszystkich decyzji, jakie podjęliśmy w tej przygodzie. Dobra, jak to się prezentuje tutaj? No dobra, możemy pojechać jeszcze tutaj na środek tej polany mniej więcej. Pytanie, czy ja stąd jakoś sobie zjadę koniem? Dam radę, czy nie za bardzo? Chyba dam radę, możemy tędy, okej. No kurde, to jest takie miejsce, że tutaj powinno coś być, tak mi się wydaje. Bandyci, ale dobra, już kij w tych bandytów, nie chcę mi się z nimi bić. Jeśli mam być szczery. Nie wiem, no pozwiedzajmy to trochę. No kurde, cztery punkty mi zostały, no gdzie one mogą być? Teoretycznie powinno się to kurde odkryć, no. Za jakąś chwilę, chociaż jedno. Bo tak to się trochę będę martwił, no bo... Nie wiem, no zwiedzam tą mapę, zwiedzam. Ludzie uciekają, dobra, mniejsza. Nie wiem, no jak to wygląda. No kurde, no dalej nic się nie odkryło. Port Nakayama. Ale to jakieś takie... Kurde, no nie wiem. To wiecie co? Nie, dobra, to w takim razie pojedziemy tutaj, centralnie na środek. Tylko, że nie mogę korzystać z szybkiej podróży. Dobra, nie zwracajcie na mnie uwagi, panowie. Dajcie mi spokój, co? O, a tu jest może punkt handlowy do wyzwolenia? Czy się mylę? Nie, nie zaznacza mi się to. Noż kurde. Oho, wybaczcie za jakąś ścinkę. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Chociaż kurde, no tutaj mamy taką dosyć dużą plamę na mapie. Może tutaj coś? Ale nie no, w tym miejscu też za bardzo nic chyba nie ma. Nie wiem, może bardziej jednak w tamtą stronę. Chociaż kurde, no tu mamy sam wielki las, więc ja nie wiem, czy coś tu ewentualnie... O, proszę bardzo, mamy obóz uchodźców. Dobrze mówię? Nie wiem, czy ja to wcześniej odkryłem, czy nie? A to nie jest obóz uchodźców, to jest jakieś takie losowe coś, aha. Okej, dobra. To w takim razie faktycznie, wiecie co, pojedziemy sobie tutaj, na sam środek tego znacznika. Zaczynam sam środek tej plamy białej na mapie.
I zobaczymy, co nam to przyniesie. No muszę coś tutaj odkryć, no szkurde, no. Tych białych plam jest naprawdę za dużo. A najgorsze jest to, że no teoretycznie zwiedzamy coraz bardziej tą mapę, tak? Znikają te nieznane rejony, ta mgła wojny. A no ja nic nie odkrywam w zasadzie. Już się tak zaczynam zastanawiać, o kij chodzi. Najwyżej jak nic nie znajdziemy, no to już trudno, to pójdę na inny rejon i tam będziemy coś działać. Ale no zależało mi na tym, żeby tu jednak trochę pojeździć, żeby coś ewentualnie znaleźć. Może tu na górze? Poczekajcie, a może chodźmy za tym ptakiem? Może on gdzieś mnie zaprowadzi. Dobra, na spokojnie. Gdzie ty lecisz, mały? Tutaj do góry, tak? Tam jest chorągiew, zwróćcie uwagę. Okej. Mamy jakieś dwa pytajniki. Dobra. To jest tam na górze, a tymczasem ja jeszcze muszę się po tą chorągwie dostać, czekajcie. No dobra, ale i tak mnie to martwi trochę, że nie odkrywamy dalej tej Izuhary, nie rozumiem. Znaczy, nie odkrywamy, no w sensie nie... co ja chciałem powiedzieć? Nie wyzwalamy. Dobrze, czy ja dam radę się tu wyżej wdrapać? Tędy jakoś, muszę o tej chorągwi pamiętać. Ale dobra, to mi raczej będzie kontrolę wibrował, jak tam podejdę. No i co my tu mamy? Handlarz białym barwnikiem. Wow, jest mi to tak potrzebne, naprawdę. Aczkolwiek tu jeszcze coś mamy. To jak bambusowy, okej. I wibruje mi właśnie w tym momencie... Poczekajcie. Bo tutaj to ja się mogę za chwilę przenieść szybką podróżą i tyle. A gdzie była ta chorągiew? No, żeby tutaj za szybko nie zeskoczyć. No kurczę, gdzie ja widziałem tą chorągiew? Nie, no Jin, coś ty zrobił! Ja pierdzielę XD. Nie taki był plan, ewidentnie. No gdzie ta chorągiew jest? A kto kierowcą, kurde, jest? Chorągiew, znaczy co? Czekaj. No skąd ja to widziałem? Nie wiem, moment. O, tutaj, dobra. No, jesteśmy. Żeby już ten świetlik mi nie wibrował, znaczy mój kontroler. Nie, Jin, nie. Do góry. Dobra, mamy chorągiew. 27, tak. Moje słownictwo... Na najwyższym poziomie, jak zawsze. Dobra, ogarnijmy stojak bambusowy. No ale kurde, no gdzie są te posterunki? Okej. Nie, kurde, jeden guzik. Noż cholera jasna. Moment, jak to ma być? No. Okej. Nie wiem, czy ewentualnie z tym gościem pogadamy. Nie wiem, czy on ma coś ciekawego do powiedzenia. Nie wiem, po kim mi ten barwnik w zasadzie. A dobra, pogadajmy. O samurai wa horobita ka to omottemashita. Sore ga kyaku o mukaeru kotoba ka. Kore wa shisurei o itashimashita. Hito to no majiwari ga fuete de. 友と呼べるのは染料と刷毛と漆と布くらいです。ですが、城郭の雪のごとく美しい白に染め上げることができます。十分な素材をお持ちくだされば、あなた様の表具を冬の神のごとく白く染めましょう。No dobra, ale to mnie barwniki naprawdę nie jarają. Dobrze, co dalej w zasadzie? Tam mam teren odkryty. No słuchajcie, tutaj jeszcze nie mamy trochę odkrytego terenu. To teraz pytanie, czy to jest... no właśnie, czy to jest woda, czy... i dlatego nie mam tego odkrytego? Kręty szlak i tak dalej, kurde, ja już sam nie wiem, no.
No come on, no gdzie tu mogą być skitrane jakieś cztery posterunki? Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę. To nie jest wcale jakoś... ogromny teren. To się powinno już odkryć dawno. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może nie wiem, może te posterunki będą dostępne później czy coś. Ja już naprawdę nie wiem. Już naprawdę nie mam bladego pojęcia. No ale no musimy trochę tu pojeździć i poodkrywać, no bo inaczej się nie dowiem. No ale to jest dziwne naprawdę, że nie mogę znaleźć ani jednego posterunku. Ale poczekajcie, tutaj faktycznie nas jeszcze nie było. Także coś tutaj ewentualnie możemy znaleźć. Jak to wygląda? O, jest jakiś pytajnik, dobra. Okej, i mamy chyba jakiś posterunek, nareszcie. Tak, dobra, jest coś. Dzień doberek. Wioska Furuta, dobra, super. Okej, pięknie, to mi się podoba. A gdzie ty jesteś, pani łucznik? Nawet nie zdążył krzyknąć, leszczu. Dobra, zajmijmy się tutaj wyzwoleniem tego. No, w końcu coś mi się udało znaleźć. Aczkolwiek to naprawdę zabrało sporo czasu. Dobra. Tutaj z tymi Mongołami nie ma się co pieścić za bardzo z racji tego, że... no oni są naprawdę słabi w tym pierwszym rejonie. Widzicie, jeden cios i ja już właściwie obezwładniam go. Okej, co dalej? Ktoś tu jeszcze na mnie czeka? O, dzień dobry. Pięknie, szkoda, że go nie zabiłem. Dobra, leży. Okej, ładnie. Kogo my tu jeszcze... O, dzień dobry, na pana postawa ducha będzie idealna. Siemano, dobra. Kogo my tu jeszcze mamy do ubicia? Ten jak zeskoczył z dachu, co to było? Okej. Kogo my tu jeszcze mamy? Tam jest koleś. Dobra, doleciała strzała, świetnie. A tu mamy chyba przywódcę. Taki trochę mocniejszy gościu? No, powiedzmy, że mocniejszy. Na wcześniejsze etapy gry to na pewno mocniejszy. Okej. Ktoś jeszcze mi tu został? Ty jeszcze jesteś. Dobra, chodź tu, leszczu. Dawaj go tym zaawansowanym tajfunem. Dobra. I co, ktoś jeszcze? Czy to wszystko? Musi być ktoś jeszcze, bo mi wioski nie wyzwoliło. Pokonaj Mongołów, no właśnie. Ktoś jeszcze musi być, ale pytanie gdzie? Tu nie za bardzo. No gdzie wy jesteście, kiepy? Może włączymy sobie ten widok. Nie wiem, tam konie, to raczej nie. Nie widzę w ogóle czerwonych znaczników. Chyba, że muszę dobić tego gamonia. Ale nie, nie o to chodziło. No to w takim razie nie wiem. Tam dalej to też jest ta strefa? Czy to już wybiegam poza? Nie mam pojęcia. To jest chyba ta wioska jeszcze. Chociaż nie, to nie jest ta wioska. Nie, 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 nie ma szans. To nie jest to, ja już wybiegam. Poczekajcie, wróćmy się, bo zaraz oni się wszyscy zrespią i będzie lipa. No pokonaj Mongołów. No ale gdzie są ci Mongołowie? No weźcie się, pokażcie. Kurde, jeszcze noc jest. Słabo też widać.
No bez przesady, no chodźcie tu wykiepy złamane. Jakieś info, chłopaki? Gdzie są przeciwnicy? Na shorcie, na longu? Na sajcie, cokolwiek? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie oni kurde są? No weźcie, chodźcie tu. No co za leszcze, no. Co, boicie się kurde, boicie się. Tu nas chyba jeszcze nie było. O, prowokacja, dobra. Bardziej my, Jin, szukamy ich, wiesz? A nie oni nas. No okej. Dobra, gdzie mamy jeszcze jednego? Tutaj, dobra. No, udało się. Także wioska wyzwolona, świetnie. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że zostały nam 3 strefy do wyzwolenia. I ja naprawdę nie mam pojęcia, co z tym zrobić. No dobra, i tu mi się teren odkrył. To wiecie co, może zróbmy inaczej, bo widzę, że trochę czasu nam zajęło znalezienie tej jednej strefy. Ja może zrobię tu cięcie i spotkam się z wami, bo zostały nam 3 strefy. Więc może zróbmy tak, że spotkam się z wami w momencie, kiedy faktycznie znajdę już jakiś posterunek do wyzwolenia i wtedy razem się tym zajmiemy. Okej, moi drodzy, witam was po cięciu. Słuchajcie, jestem w jakimś miejscu, aczkolwiek nie pokazało mi się to na mapie jako posterunek, tylko jako takie zwykłe miejsce, więc nie wiem, czy... Ja by jestem na pewno w dobrym miejscu, czy nie. No ale dobra, powyżynajmy tych Mongołów tutaj i za chwilę też wam pokażę, że troszeczkę rzeczy udało mi się innych odkryć. Zmienimy postawę. Okej, trochę rzeczy właśnie mi się też innych udało odkryć na mapie. Znalazłem jakieś tam haiku, gorące źródło, wizucharze jeszcze, inne takie rzeczy. Coś tam trochę jeszcze nowych znaczników poznajdowałem. Ale oczywiście nie zabierałem się za nie bez was. Ja tak tylko jeżdżę cały czas luźno po tej mapie i szukam szczęścia. No i tak jak mówię, no jestem tutaj niby na jakimś terenie, ale nie pokazuje mi się to jako posterunek, więc już kij wie w zasadzie, czy tutaj faktycznie coś mam wyzwalać, czy to jest jakieś takie większe miejsce i tyle, nie wiem. Nie wiem, ale mam jeszcze kilka miejscówek na mapie, w które faktycznie można pojechać. Który to do mnie strzela? A ty? Okej, tu też się chciałem... O, proszę bardzo. I to było miejsce do wyzwolenia jakieś. Tylko czemu mi się nie pokazuje na mapie? Nie wiem. Nie no, Izuhara 21 wyzwolono. Zobaczcie, tu mamy całą taką plamę, więc tam na pewno coś będzie. Tu ta wyspa Kijo, ale tam to raczej nie będzie, nic nie wydaje mi się. No później jeszcze oczywiście samemu tutaj pojeżdżę trochę, na północy podejrzewam coś może jeszcze być. Ale chciałem się tu z wami przywitać z racji tego, że o właśnie, znalazłem tu mongolskie artefakty, a później bym o nich zapomniał. Urtu, wykorzystywana przez Mongołów sieć posterunków, do której znacznego poszerzenia przyczynił się Chinggis Khan. Odgrywała ona niezwykle ważną rolę w przekazywaniu informacji i zasobów szybko przemieszczającym się oddziałom mongolskiej armii. Kurde, powiem wam, tak patrzę na to wszystko, to ja nie wiem, czy my to przejdziemy na 100%, serio, bo weź to wszystko poznajduj. A... No wiecie dobrze, że ja nie lubię korzystać za bardzo z poradników, więc... kurde, no tak patrząc na to wszystko, to ja nie wiem, jak my to przejdziemy. Na tą stówę. Także nie wiem, może przestanę być jakieś dziwne ciśnienie z tym 100% i... po prostu będę grał na tyle, na ile będę chciał. Bo ja nie widzę tego w dalszej perspektywie. Dobra, słuchajcie, więc pojedziemy jeszcze w to jedno miejsce, które podejrzewam, że może być faktycznie tam jakiś posterunek. Mówię mianowicie tutaj właśnie, przy czułek Jito. Tam nas jeszcze w ogóle nie było przez całą grę, więc no tam musi coś być, tam po prostu coś musi być. Tak jeszcze się ewentualnie zastanawiam, czy przypadkiem, wiecie co, ten biały dym to nie jest właśnie przypadkiem podpowiedź, że jest to jakiś posterunek, bo już któryś raz to widzę, że chyba przy jakimś miejscu do wyzwolenia jest jakiś biały dym. Osiadłość słonych wichrów, no właśnie, zwróćcie uwagę. I znowu tak jest, więc może jest jakaś podpowiedź faktycznie. No dobra, to w takim razie wyzwolimy. Dobrze, myślałem, że żeby tutaj podjechać. Okej. Dobra, 3 prowokacje, świetnie. No i dobra, lećmy dalej. Tam widzę, mamy jakiegoś leszcza do ubicia. Także wyzwolimy sobie szybko ten posterunek, no i będziemy kminić co dalej, bo zostaną nam jeszcze 2. Nie wiem, no ja mam też ten problem, że wiecie, przechodzę grę po raz pierwszy, więc ja nie wiem, gdzie są jakieś tam konkretne miejsca, co nie? Dostałem za coś ekspa, nie wiem za co. Okej,
Dobra, czekaj, Jin, moment, co ty robisz? Co ty robisz? Czekaj. Dobra, ubijmy chociaż jednego. Okej. Dobra, pięknie. Którym ja się teraz mogę... Nie, no czemu ty mi namieszasz? Tego chciałem właśnie. Tamten jak się przestraszył w ogóle. Dobra. Nie, ta postawa mi jest potrzebna. Dziabnąłem go czy nie dziabnąłem? Nie, nie dziabnąłem. Jin, gdzie ty kopiesz, stary? No kurde. Musisz przeciwnika kopajtać. Dobra, leży. Ale gdzie ty bijesz, no stary? Przeciwnik jest tutaj. Aha, on jeszcze żyje. To jest chyba jakiś tam przywódca, słuchajcie. Dobra, leży. Okej, kogo my tu jeszcze mamy? Zapas... Wow! Jak mi zeskoczył, gościu! Co to było? Dobra. No i okej, udało się. Mamy dwa punkty techniki, świetnie. I teraz tak, chodźmy za tym świetlikiem, bo coś mi tu znowu wibruje. Zaprowadzisz mnie, mały, czy nie? Okej, mamy mongolskie artefakty. Jatka. Jatka to tradycyjna mongolska cytra, blisko spokrewniona z chińskim instrumentem o nazwie gusheng. Struny wytwarza się zwykle z końskiego włosia lub gęsich jelit, a ich liczba może być różna. A dzisiejsze gitary i inne takie też się tak wytwarza? Mam nadzieję, że nie. Jak to wygląda na mapie teraz? O, i tu mamy jeszcze jakiś znak zapytania. Dobra, to możemy tam podjechać przy okazji. Tak jeszcze wam pokażę na szybko, że... odkryłem po drodze, o właśnie, tutaj gorące źródło. I gdzieś jeszcze haiku odkryłem jedno. Tutaj, o. Na tych wodospadach, wodospady Wilcząt. Tam właśnie odkryłem haiku. Ale to sobie jeszcze oczywiście porobimy. Aczkolwiek, no mówię, no dzisiaj mi zależy na tym, żeby... Kurde, no chciałbym już tą Mizuharę skończyć, wiecie? Tylko, że tak z drugiej strony mówię o skończeniu Mizuhary, a jeszcze zostały nam te mongolskie artefakty i tak dalej. Ja nie wiem, czy ja na przykład wszystko znajdę. To jest też dobre pytanie. Oho, i kolejny chyba posterunek do wyzwolenia. Tak to wygląda. Zniszczy obóz pozyskujący drewno. O kurde, to jest taki duży. Okej, no dobra, ja oczywiście się tam udam. No i słuchajcie, kurde, ostatni nam chyba zostanie... Tak, jakiś jeden teren mały, którego nie widziałem. Tutaj pewnie to będzie, założę się, tutaj. Bo tu mam cały wyplamiony teren. Także ewidentnie to będzie tam. Dobra. Zajmijmy się tymi gośćmi. Pięknie. Osiedl. Zamknij się. Nikt nic nie słyszał. Oho, i coś mi tu wibruje znowu. Pewnie chodzi o chorągwie, zakładam. A, bo on spał. O kurde, no to sorry, stary, przykro mi. Życie. Dobra, na chorągwie nie ma co patrzeć. Świetlik pewnie będzie mi właśnie cały czas wibrował z racji tego, że mamy tutaj te... właśnie... Nie wiem, stary, co ty masz z głową, ale dobra. Pozbędziemy się ciebie na szybkości. Oho. Ja zrobiłem double killa psom, chyba tak. Na to wygląda. Okej, spróbujemy się poskradać, no i tyle ze skradania, pozdrawiam serdecznie. Dobra. Mam w ogóle też nadzieję, że jak wyzwolimy już te wszystkie posterunki, to mi się odkryją również wszystkie znaki zapytania, bo to nie jest też takie oczywiste, słuchajcie. Nie wiem, ciężko jest przejść tą grę na 100%, muszę przyznać. Dobra, leży. Nie, postawę ducha mi za... Kurde, co ty robisz, Jin? Zmień postawę. Dobra, pięknie. No, także powiem wam, że kurde, nie wiem, no będzie mi ciężko przejść tą grę na 100%, tak szczerze.
Trzeba poznajdować te wszystkie... Nie wiem, nie widzę tego w dalszej perspektywie. Muszę przyznać. Może być problem. Dobra, tu mamy kolejną chorągiew. Okej, kolejne jakieś ikonki. Dobra, nie będziemy jakoś się pieścić z tymi kłódkami, po prostu to tak porozwala mi tyle. Nie będziemy czasu tracić. Dobra, leży. Gdzie mamy jeszcze... Oj, tam nie płaczcie, panowie. Gdzie mamy jeszcze te kolejne chorągwie? Tu widzę, mi świetlik wibruje, także pewnie coś w tej okolicy będzie. A mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Seria skrytobójstw by się przydała, nie wiem czy mi to wyjdzie. No jany, no sasz... no bez jaj. Serio. To mnie czasami irytuje w tej grze. Dobra, coś mi tutaj wibrowało. Nie wiem, czy ja tam wszystko pozbierałem. Dobra, czekajcie, bo ktoś mnie tu goni chyba. Au. Dobra, leży. Ewentualnie mógłbym skorzystać z poradnika, żeby przejść tą grę na stówę, ale czy ja chcę? Nie lubię korzystać z poradników, muszę przyznać, no. Dobra, leży. Okej. Pozdrawiam serdecznie. No nie mówcie, że on mnie nie widział. XD. Nie, daj mi w ten róg. Dobra. Mamy to. I teraz czekajcie, bo coś mi tu właśnie wibruje kontroler. Dobra, jest chorągiew kolejna, świetnie. Ale dalej mi wibruje. Zaprowadzisz mnie gdzieś, panie świetlik? Nie za bardzo. Chyba gdzieś na zewnątrz mnie prowadzi. Może wyjdźmy tutaj. O, dzień dobry. Mamy zapiski jakieś kolejne. Mongolskie artefakty jeszcze. Dobra, pięknie. Wow. Trochę tu wybuchło. Czekajcie, mongolskie artefakty, zobaczmy. Kielich, wykorzystywany do picia dosłownie wszystkiego, od mleka klaczy aż po bol, rodzaj miodu pitnego. Podobno Mongołowie napełniają też kielichy olejem, aby rzucać nimi w niczego niespodziewających się wrogów, a następnie ich podpalać. No, to mieliśmy okazję zobaczyć w intrze samej gry tak naprawdę. I mamy jeszcze zapiski. Rozmowy z Hanem 6. Kotun chyba puścił w niepamięć wydarzenia z zamku Kaneda i wyzwolenie pana Shimury. Zamek Shimura jest teraz w jego władaniu, co daje dużą przewagę strategiczną nad resztą wyspy. Chroni także jego siły na północy, które wykonują sekretne rozkazy. Nawet ja nie byłem w stanie odkryć, czego dotyczą. Myślę, że Kotunowi sprawia przyjemność bezczeszczenie miejsca symbolizującego potęgę klanu Shimurów. Han zdaje się być pewien, że jego wrogowie zamęczą się wewnętrzną walką oraz bojem przeciw mongolskim wojskom. Teraz potrzebuje tylko dużego zapasu żywności, surowców i broni. Wyruszy na główną wyspę, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Okej? Okay? Dobra, mamy tutaj chorągiew. I jeszcze musimy zapasy prochu zniszczyć. Pytanie, gdzie są te zapasy? Tutaj. I pytanie, czy ja będę musiał z kolejnymi Mongołami się jeszcze mierzyć. Zniszczmy to szybko, póki jeszcze do mnie nie podeszli. Dobra. Byłoby dobrze, jakby oni wybuchli od tego. Ale chyba tak pięknie to nie będzie, albo jednak... No i dobra. Czyli słuchajcie, no cóż, no zostały nam... Ostatni posterunek tam został do wyzwolenia w zasadzie, no. I tak jak mówiłem, no podejrzewam, że on będzie tam po lewej stronie mapy. Punktami techniki zajmiemy się później, już mniejsza z tym na razie. Zależy mi naprawdę na tym, żeby w tym odcinku wyzwolić już całą Izuharę i chciałbym ją skończyć w ogóle, jeśli... a być może... a w sumie? Może da się... Nie wiem, czy jest taka opcja w tej grze, ale da się podejrzeć na przykład... O, tu mamy pytajnik jeszcze. Da się podejrzeć postęp w danym regionie? Bo tego w sumie nie sprawdzałem. Bo jest taki postęp ogólny w grze, co nie? Ale nie ma na przykład takiego chyba postępu rozdzielonego na regiony, chyba że ja nie znalazłem tego w opcjach. Być może będę musiał poszukać. Dobra, i co my tu mamy? Chyba Lisianora, co? No dobra, zróbmy ją przy okazji. Niech będzie, jak już tu jestem. Poświęćmy faktycznie ten odcinek na to, żeby może dokończyć już tą Izuharę. Może się troszkę przedłużyć, znaczy na pewno się przedłuży, ale nawet nie patrzę na to, ile odcinek trwa, szczerze mówiąc, bo no... z racji tego, że zrobiłem wam to cięcie, to nawet nie wiem, ile odcinek trwa, trudno. Mam nadzieję tylko, że nie przedłużę za bardzo.
Ale mówię, no zależy mi na tym, żeby już dokończyć tą Mizuharę w cholerę i żeby już zostawić ten region. Bo została nam jeszcze cała Toyotama, no około połowa. I jeszcze cała ta trzecia strefa, więc naprawdę jeszcze mamy tutaj sporo do zrobienia. Muszę przyznać. A, jeszcze zwiększę sobie... O, uwielbiam tą animację. Słodziaśna jest. Dobra. Okej. Okay. Kurde, może sobie kupię lisa do domu? Nie, no nie da się, wiem. Ale ewentualnie może jakiegoś oswoić przypadkiem. Dobra. Teraz pytanie. Czy tutaj była woda? No kurde, no nie powiedziałbym. To jest chyba normalnie teren. A teraz też właśnie pytanie, czy ja nie odkryłem tego terenu z racji tego, że to jest woda i dlatego go nie widzę? Sorry. Dlaczego ja chciałem zaatakować konia? Nie wiem, nie pytajcie. Odbiło mi. A ma medmen. Dobra, idziemy. Myślałem, że tu leży jakiś smok, nie? Nie, moje po prostu, moja chora głowa. Ja pierdzielę, tak, smok na pewno. Kamala, Kamala, co ty gadasz za bzdety czasami? Naprawdę, czasami jak tak sam siebie słucham na odcinkach, to powiem wam, że... Że wy chcecie mnie słuchać. Dobra, co my tu mamy dalej? Okej, tutaj jest ten mój znacznik, ale no za wiele to ja nie odkryłem. Pojedźmy może jeszcze trochę tutaj. Dobra, no pojeździmy sobie po tej strefie ostatniej białej. Okej, to mamy jakiś więźniów, ale już mniejsza z tym. Oho, i mamy znak zapytania. Kurde, jeszcze zostało na tej Izucharze trochę do zrobienia. Gdzie jest ten pytajnik? Tutaj coś mamy. Ale pytanie, co tu jest w zasadzie? Chyba lisia nora kolejna. Dobra, zostawmy to. Najwyżej się później tutaj wrócimy. Okej, zakładam, że gdzieś tam mnie pewnie poprowadzi. To może ruszmy teraz w tą stronę mniej więcej. Bo tutaj po drodze musi być posterunek. No to jest tak wielka... O, właśnie, już go widzę. Musimy patrzeć po dymie. Naprawdę, bo dym daje mocne podpowiedzi. Ja nie powiem wam szczerze, że nie zwróciłem na to nigdy wcześniej uwagi w tej grze, ale faktycznie, no, jak gdzieś przejeżdżamy i widać dym, to to jest właśnie posterunek, więc no, mówiłem wcześniej, że twórcy nie dają podpowiedzi, jeśli chodzi o te posterunki, ale już cofam to, co mówiłem, bo te podpowiedzi są faktycznie, tylko trzeba się porozglądać. No i będziemy mieć w końcu wyzwoloną Izucharę, słuchajcie. Zniszczę stocznię. Dobra. Prowokacji nie róbmy, bo to za wiele czasu zabiera. Rozwalmy ich od razu tak i tyle. Na pełnej w nich wjedziemy. Oż ty kurde, zablokowałeś mi atak? To umieraj. Dobra, dzień dobry. Dobry wieczór Polsko, witamy. Okej. Teraz tak, o tu mamy kolejnych. Dobra, mam nadzieję, że ja w ogóle krótkiego łuku używam, a nie długiego. O, dzień dobry panowie. Dobra, także mamy... Wow, na strzała padł, nice. Okej, pięknie. Tam widzę, mamy... Kogo my tam mamy? Jakiegoś chyba przywódcy. A gdzie mnie świetlik prowadzi? Do chorągwi czy do jakiegoś artefaktu? Czekajcie, tego jeszcze ubijemy. Ja pierniczę, no kliknąłem kwadrat, co jest nie tak? Dobra, prowadzi mnie chyba na statek, wydaje mi się. Okej, tego szybko podejdziemy. Wiem, że być może trochę na speedrunie już tak przechodzę te etapy, ale wiecie, już no... Na tyle się zaznajomiłem z tymi aktywnościami pobocznymi, że tutaj... nie sprawiają mi one jakiegoś tam problemu. To nie jest tak jak na początku, że wiecie, o jakie to jest tajemnicze, co ja mam tu robić. Teraz to już na speedrunie lecimy, jakbyśmy byli u siebie na chacie, pozdrawiam serdecznie. Dobra. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Tam jest, tam są wow. Ale teraz to zrobiłem. Niczym profesjonalista, profesjonalny samuraj, Samuraj Jack. Swoją drogą świetna animacja, oglądałem dużo razy, jak byłem mały i naprawdę... 10 na 10. W sumie na Cartoon Network to była chyba moja ulubiona bajka, tak sobie myślę teraz. Samuraj Jack, no. To dobre to było dobre, naprawdę. Dobra, tego przywódcy jeszcze wyjaśnimy, co ty mi się tu chowasz, nie ma chowania. Oż ty kurde, wow. Dobra, leży. Ale muszę faktycznie sobie podejrzeć, czy jest taka opcja w tej grze, żeby ogarnąć sobie właśnie... Kurde, chodź tu ty gamoniu, jeden. Muszę sobie podejrzeć, czy jest właśnie taka opcja w tej grze w menu, żeby podejrzeć sobie postęp nie tyle ogólny, tylko właśnie w rejonie.
Bo to by było bardzo wygodne. To bym wiedział właśnie, co nam mniej więcej jeszcze zostało, a powiem szczerze, że nie orientuję się, czy jest w ogóle taka opcja tutaj. Dobra, leży. Nie orientowałem się w ogóle, czy jest taka opcja w tej grze, żeby właśnie robić to w ten sposób, żeby podejrzeć sobie postęp regionu, a nie właśnie ogólny. Dobra, co nam tu jeszcze zostało? Dokonaj skrytobójstwa wroga, atakując z góry. Możemy spróbować ewentualnie. No teraz to mi chyba nie wyjdzie. O kurde, co to było? No zeskocz, Jin. Dobra, świetnie. Gdzie jest ten łucznik jeszcze? Dobra, skróćmy te męki. Tam mamy gościa. Spróbuję go krótkim łukiem wyjaśnić. Mhm, to wyjaśniłem. Dobra, teraz leży. Wezmę sobie może teraz długi łuk. No to, żem trafił. Dobra, dostał po nodze. Okej, ładnie. I teraz, no podejrzewam, że na statku jest ta ostatnia chorągiew do zebrania. Dobra, no i faktycznie mamy tam ikonkę, tu jeszcze sobie zbierzemy jakieś zapasy ewentualne. Mam nadzieję, że nie pominąłem jakiegoś ewentualnego artefaktu. O! No właśnie. Zapiski, proszę bardzo, jak to łatwo przeoczyć. Rozmowy z Hanem 7. Kotun Han mówi tylko o duchu. Podobno bratanek pana Shimury przekonał połowę wyspy, że jest jakimś mściwym duchem samuraja, który wrócił zza światów, by powstrzymać najazd Mongołów. Nonsens. To zwykły bandzior wspierany przez zgraje podobnych mu wyrzutków. Takie przynajmniej docierają do nas wieści. Ale Jin Sakai nie opuszcza myśli Kotuna. Moim zdaniem to niezdrowa obsesja. Kotun widzi tu okazję do podzielenia ludu. Tsushima kocha ducha, więc łatwo będzie nastawić ją przeciw Shimurze i innym samurajom. Z pewnością Han dobrze to wykorzysta. No, jakby nie patrzeć. Troszeczkę tak było. Dobra, jeszcze hej sokoły musimy gdzieś znaleźć. Okej, zbierzmy sobie tu kolejne rzeczy. Dobra, i tu mi jeszcze coś wibruje, słuchajcie. Tu mamy mongolskie artefakty, okej. O, zbierz 20 mongolskich artefaktów, achievement, super. Działo prochowe. Rozpowszechnienie prochu w Europie w czasach średniowiecza nastąpiło głównie w wyniku używania materiałów wybuchowych przez Mongołów w trakcie ich kampanii poza Azją. Proch odegrał także ważną rolę w mongolskiej inwazji na Chiny. Jednym z najciekawszych rodzajów broni wykorzystywanych w czasie najazdu na Japonię była niewielka bomba, która służyła do raniania i poszenia koni samurajów. Okej, warto wiedzieć. Dobra, where sokoły? Tu mamy czarny proch, to warto wiedzieć. O kurde, te sokoły są aż tam daleko, patrzcie, jest taki malutki znacznikuś tam na horyzoncie, w oddali. Oczekuje na mnie, co to jest? Aha, tu mogę się zejść w sensie, dobra. Oczekuje tam na mnie znacznikuś w oddali. Taki osamotniony, dobra, chodź Misiu, idziemy do ciebie. Dobra, więc co, w zasadzie cała Izuhara będzie wyzwolona. Co mnie niezmiernie cieszy i... Ale i tak będę musiał te pytajniki ogarnąć jeszcze tutaj, no. Kurde. To naprawdę nie jest takie proste przejść to na stówę. Trzeba bardzo dużo błądzić. Dobra, i teraz pewnie ten proch, co? Tak podejrzewam. Udajmy się tam od razu. No, dokładnie. Także musimy się wrócić na statek, no i zniszczyć właśnie te zapasy czarnego prochu. O ile to jest... O ile to jest to w ogóle, no ale tak to wyglądało, jakby to było to. Ja biegam teraz jak jakiś naprawdę taki już rozanielony po prostu. Taki, wiecie, swobodny totalnie. Ja już się tam żadnego Mongoła nie boję. Dokładnie, to jest to. Dobra, zniszczmy to na szybko. No i dobra, i git. No, no to co? A, tu jeszcze jakieś tutaj materiały w postaci zielarza. O kurde, mam nadzieję, że zdążę uciec. To znaczy, że Jin zdąży. Dobra, moi drodzy, mamy to. Cała Izuhara wyzwolona. Wysłał wszystkie okupowane obszary w Izuharze. No i dobra, a nie na Izuharze? Nie, w Izuharze, bo to jest rejon. A na Tsushimie, bo to wyspa, dobra. Nieważne. Mamy 3-4 punkty techniki, ładcie panie. Ale teraz dużo tego? To mi się podoba. Dobrze, więc teraz pytanie, co dalej? To jest bardzo dobre pytanie, co dalej? Dobra, nie leż już na tym Andrzeju. Halo, Jin, wstawaj. Wstawaj, samuraju, mamy Tsushimę do wyzwolenia, chodź. No i dobra, jak to wygląda na mapie? Wow, okej.
I całą mapę, słuchajcie, w tym momencie mamy chyba odkrytą. Wyzwolono Izuhara. Dostępne są nowe techniki. Nice. No. I teraz pytanie. Poczekajcie. Dziennik. Mityczno. Nie, to nie jest to. Kolekcje? Floracja? Ale właśnie, no teraz pytanie. Czy ja mogę zobaczyć, w jakim to jest rejonie? No nie mogę, no. Kluczowe przedmioty. A to mnie drażni właśnie, że nie ma tutaj opcji, niestety, żeby zobaczyć, ale dobra, no jakby większość rzeczy mamy już chyba zrobione, słuchajcie. Znaczy, no tak około 50% bym powiedział. No dobra, ale mamy chyba... Kurde. No pytanie, czy mamy całą mapę odkrytą? Słuchajcie, no Izuhara jest teraz na biało, co chyba oznacza, że mamy odkrytą właśnie całą mapę. Poza tym ten tutaj posterunek, ta zniszczona stocznia, zobaczcie, jak dużo terenu mi to odkryło. Więc chyba w tym momencie, tak mi się wydaje, mamy właśnie wszystko już poodkrywane. I zobaczcie, że nagle, o, tutaj się pojawiły dwa pytajniki, tego wcześniej nie było. Tu się pojawiły kolejne, to wiadomo, bo odkryłem teren tam. Tutaj się pojawiły dwa pytajniki, których też nie było. Czyli z tego co widzę, to przede wszystkim opłaca się wyzwalać najpierw tereny, a dopiero później zabierać się za te pytajniki. Ja to robiłem oczywiście odwrotnie, bo jestem odklejony, ale to jakby wiecie. Dobra, słuchajcie, to może tą Izuharę dokończymy sobie jeszcze w następnym odcinku, ponieważ ten się już dosyć mocno przedłużył, więc myślę, że teraz zakończymy. A w następnym odcinku właśnie zrobimy wszystkie już aktywności na Izuharze. Faktycznie całą Izuharę przejdziemy na 100%, zostawimy już tą część Tsushimy i myślę, że powoli, może jakieś jedno zadanie fabularne sobie przejdziemy. Myślę, że to by było też ok. Jakieś zadania poboczne będzie trzeba też Jezu, ile jeszcze tego jest? No, trochę jest. Dobra. Będziemy tu kończyć. Mówię, pytajnikami i Izuhary to już się tym zajmiemy chyba w odcinku następnym. Tak czy siak mam nadzieję, że ten wam się podobał. Udało nam się w końcu wyzwolić całą Izuharę i w większości ją tak naprawdę przejść. Jeszcze kilka jakichś tam znaczników i będziemy mieć tą część Tsushimy ukończoną na 100%, no i wrócimy sobie pewnie na Toyotamę, bądź udamy się na jakąś chociaż jedną misję główną, bo bardzo dawno fabuły nie ruszaliśmy, no ale to mówiłem, że no fabułę będę chciał teraz bardzo powolnymi krokami przechodzić. No wiecie, no jeśli się tak złoży, że nie zdążę faktycznie przejść gry na 100% przed zakończeniem fabuły, no to trudno, to będziemy sobie przechodzić na odcinkach już jakby po skończeniu tego wątku fabularnego, bo przypominam, że jeszcze zostało nam DLC Wyspa Iki. Tam też pewnie będzie można przejść to na 100%. Dobra, słuchajcie, kończymy, bo się za bardzo rozgadam. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima Director's Cut. Na razie.